Siema, z tej strony Kubiks, witam was w kolejnym odcinku z Ligi Velocter. Gramy dzisiaj trzecią kolejkę, a ja gram z... Goldzorem, siema wszystkim. I tak to wygląda, ja gram Manchesterem City, Goldzor Tak, gra Chelsea. Chelsea, dokładnie. I będzie się działo. Będzie się działo, mamy 6 punktów na razie, więc... Tak jest, no to mecz na szczycie. Można tak powiedzieć. Stroje jakieś fajne, żółte, niebieskie. Ja mogę w żółtych zagrać. A te ciemniejsze, żeby jeszcze większy kontrast był. Dobra. No i tajne taktyki ustalamy. Najważniejsze to, żebym zdążył znowu zmiany zrobić. Tak, tak. Ja w pierwszej kolejce w ogóle nie wiedziałem, że jest taka zasada, że trzeba, że trzeba potwierdzać, bo w poprzedniej FIFA to, co się udało zrobić, tak już zostawało. A tutaj nie, i tutaj szok. Strzelam bramkę bodajże w drugiej czy w trzeciej minucie, strzelają Cavani, a ja mówię, przecież Cavani siedzi na ławce. Tak to wyszło. A tu jeszcze jakoś dziwnie to zmieniam. Dobra, tu się wszystko zgadza, tu się wszystko zgadza. Ja się muszę pośpieszyć, bo mam opóźnienie tutaj, kurde. Szybko, szybko, szybko. A wiele nie zmieniam, to się wyrobię spokojnie. No ja troszkę tych zmian robię, ale dobra, już chyba jest okej. Dobra, wszystko gra, 11 sekund, 10, 9, git. Dobra, gotowy. Oczywiście jest. Deszczowo, będzie fajny mecz. No jak w Anglii, nie? Tak, wyspiarska pogoda. Dokładnie. A jak u ciebie pogoda? Tak zaczynając jakiś wątek, bo ja mam taką taktykę, że zagaduję rywali i dzięki temu mam 6 punktów. Wiesz co, u mnie jest strasznie zimno, generalnie z Krakowa jestem, strasznie zimno, ale jeszcze śniegu nie ma. Słyszałem gdzieś, że gdzieś już w Polsce śnieg spadł. No wczoraj ja jestem z Bydgoszczy, także trochę wyżej i niby powinno być cieplej, ale śnieg już wczoraj widziałem, co prawda tylko tak sobie popadał, ale... No i co, miało być deszczowo i nie pada deszcz, o co chodzi? Nie no, ja tam w ogóle bym śniegu nie chciał, więc im dłużej go nie ma, tym bardziej jestem szczęśliwy. A propos śniegu, to jak nagrywałem karierę zawodnika z 14, to śnieg miałem w sierpniu. A to ja też w karierach niektórych, to jest tak mega dziwnie zrobione. Których ja gram? Aha, w tych ciemnych. No. Na którą bramkę teraz? Obudziłeś się w porę, widzę. Tak jest. No nie, bo tak wiesz, zaczęliśmy coś o pogodzie i sam się zagadałem i wtedy jest problem. A, widzisz? Moja taktyka mnie zgubiła. Dokładnie. Ale tutaj miejsca. Ajajaj. Zablokowali. Oblężenie od samego początku. Realnie obawiam się tego, że będzie mi ciężko przejść przez twoją obronę, bo City ma taką obronę, że to jest niepojęte. Absolutnie, tak powinno być. Bo ja tak właściwie chciałem zaczynać, żeby mieć mocną obronę w tych pierwszych drużynach, zanim się nie nauczę grać. Bo FIFA poświęcam niezbyt dużo czasu. No właśnie widziałem na kanale, chyba najczęściej nagrywasz NBA, nie? No jak wyszła NBA-ka nowa, to FIFA do lamusa odeszła. No i to słusznie. I 15, 14, aczkolwiek powiem tobie, że ta mi się FIFA nawet podoba, nie? Nie, mi się również podoba ta FIFA. Mogłoby być trochę wolniej, ale generalnie jest spoko, nie? Nie narzekam na to, jak to się gra. Są zawsze irytujące rzeczy, ale w porównaniu z 14 dla tak, mnie to jest poprzednie niebo i ziemię, dokładnie. 14 to była moim zdaniem najgorsza część. Najgorzej się przy niej bawiłem. Też jak grałem w 13, to mogłem grać sezon za sezonem, a w 14 to nie. Tak, to samo. Jeden, dwa mecze w Ultimate Team już styknie. No. A ja nie mogę wyjść z połowy, nie podoba mi się to. To nie tak powinno wyglądać. Jeju. Jak on to uderzy, że tam poszło? Joe Hart. Też jeszcze zacząłem od defensywnego nastawienia. A to ja prawie tego nigdy nie zmieniam. Mam czasami uczucie takie, że jak na przykład prowadzę i daję sobie autobus, to mi się gorzej gra w obronie przez to. Bo wtedy oni zostawiają strasznie dużo miejsca w środku pola. I może przez to. A może tak. Bo ja na przykład lubię, jak ktoś gra autobusem, wtedy dać sobie ofensywny i tylko klepać na jego połowie i to właściwie nie mam z tym problemu. No w sumie to może być racja. Trzeba tu jakąś bramkę strzelić, bo tak 0-0 nie może być. Emocjonująco będzie do samego końca. I tam 0-0 pasuje jak najbardziej. Mówię, dopóki trochę w FIFA nie pogram, jak jakiegoś skilla nie załapię czy czegokolwiek,
bo te 6 punktów to nie wiem jakim cudem to się wydarzyło, ale się wydarzyło. O i chyba to jest ta akcja. Nie, Joe Hart. No nie. Matko boska, jak on długo się zbierał do tego strzału. To nie będzie dobry mecz, bo generalnie miałem założenie takie, żeby nie przegrać tu. Z 5-0. Wbiłem na twój kanał, widziałem jakieś 2-3 odcinki z Ultimate'a, mówię, nie mam szans. Nie, oj, bez kart. Przesady. No wiadomo, że to FIFA. No to właśnie to jest to. W FIFA każdy z każdym ma szansę. Ale wiesz, żeby mieć każdy z każdym szansę, to jest... To musi akurat w taki mecz wpaść, nie? Bo to nie jest tak, że no z 10 spotkań może 2 jest w stanie wygrać gorsze, ale nie więcej. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja naprawdę czasami mam takie uczucie w FIFA, że w jednym spotkaniu gram po prostu idealnie, a w drugim nic mi nie wychodzi. A no przeciwnikowi jest tak, wszystko, nie? I to się kończy jakimś pogromem jeszcze. To ja miałem taką mega frustrację właśnie w poprzedniej edycji, jak miałem skład cały z informów, chyba już nawet nie pamiętam jak to wyglądało, o Boże, co zrobiłem. Ale zagrałem jeden mecz z gościem, który miał jakiś niesamowity skład za parę milionów, Robben, Ronaldo, informy, wszystko, Team of the Season i tak dalej i miałem jakiegoś strasznie wolnego obrońcę i on nie miał problemu uciec chyba od Ronaldo z piłką, nie? W tym meczu, w tym konkretnym. No to też jest dziwne momentami. I wygrałem ten mecz chyba tam 3 czy 4-0, a w kolejnym meczu gościu miał skład za grosze. Absolutnie miał amatorów, no jest 1-0. Absolutnie miał amatorów w swoim składzie i wtedy moi obrońcy mieli absolutnie problem, żeby gościa z piłką dogonić. Nie? Tak, mi to śmierdzi jakimiś dziwnymi rzeczami w FIFA też. Też w 13 chyba też grałem właśnie na taki bardzo bogaty skład, jakieś same totsy. A ja miałem taki skład, no taniutki, z paczek jakiś taki dziwny. Mhm. Nie wiem, czy to nawet było warte jakieś tam 10 tysięcy, nie? I bez problemów wygrałem, a to była pierwsza liga UTA, więc momentami to jest naprawdę dziwne. Bo to też nie wydaje mi się, że to jest tak, jak niektórzy mówią, że im droższy masz skład, tym oni gorzej grają, tylko to po prostu wynika z tego, że taki mecz się po prostu zdarzy i tyle, nie? No tak, tak. To nie jest tak, że jak masz drogi skład, to przegrywasz każdy mecz, nie? Kilka rzeczy się na to, tak mi wydaje mi się nakłada, że tak. Ludzie za dużo wymagają od totsów, bo dają za nie nie wiadomo jakie pieniądze. No, no. Generalnie ja bym nie potrafił takich pieniędzy wydać na skład. To jest dla mnie przesada trochę. I potem się okazuje, że gość za 600 nie jest wiele gorszy od gościa za 600, ale 1000, nie? Dokładnie. A ja może coś tu zagram, bo to 38 minuta, akcji nie miałem. A ja same spalone łapię na razie. 1-0 wydaje się niezłym wynikiem przy mojej grze. Jakaś jedna piłka, jakiś cud. 1-0 w FIFA to jest żadna przewaga tak naprawdę. Tak, nawet przy 2-0 już nie ma się za bardzo zaczuć zbyt pewnie. Tak. Ajajaj. Pięknie tu nie będzie. A Jezu. Chociaż próbowałeś. Jakiś tu element artystyczny wprowadzić. Nie mam pięciogwiazdkowca żadnego, więc będzie ciężko z jakimś... Wow, i mamy 2-0. Matko boska, no nie wierzę. Jak można coś takiego spudować? Ajajaj. Gdzieś tu wietrza swoją szansę w jakimś cudzie, w 90 minucie. To może być coś ciekawego, także bądź czujny. Albo załatw to wcześniej. Aj. Kot, tam masz na środku obrony Mangala i kompanego? Tak, dokładnie. Oj, to jest to. Mój ulubiony obrońca z 14 i 13 Mangala. To jeszcze jak w Porto grał, to ło. Genialnie mi się nim grał, naprawdę. A ja wyjść z niczym nie mogę. To jest to. Ale mam Harta. Harta i farta. Ciekawe na jak długo. Ajajajajaj. No nie mogę się wstrzelić. Że teraz.
Koniec pierwszej połowy, szybko to zleciało, ci powiem. Dobrze jest, przetrzymałem. I to jeszcze nie straciłem szans na chociaż remis. 0 strzał, 39% posiadania. Nie może tak być. Żeby teraz w drugą stronę nie było, że teraz ja nie będę istniał. Coś tu trzeba zmienić, chociaż... Zaczarowana połowa jakaś, może jest. Kosmetyczne zmiany to tu mi nie pomogą. Trzeba rewolucji. Rewolucji mówisz? Tak jest. Graj tam na trzech obrońców, mi to pasuje. Nasri za Jovetića. W ogóle ty miałeś Jovetića? Tak, tak. Nie zauważyłem. Tylko taka akcja mnie ratuje. Kick off glitch. No, czy to kick off glitch, to nigdy nie powiedział, to po prostu jest słaba gra obrony. Jeśli ktoś daje sobie strzelić coś takiego. No, akcja życia! A Jezus, było cudu. Co tam się działo? Było blisko. No miałeś szansę, pierwszą. A co innego kick off glitch z poprzedniej FIFA, z którym absolutnie nie miałem problemu, a tutaj wystarczy się tylko właściwie ustawić dobrze defensywnym pomocnikiem i... Boże! Nic z tego nie będzie, nie? Z tej akcji. To równie dobrze kick off glitch można zrobić o tutaj Silvą, jakbym uciekł przez całą połowę. No w sumie też jest tak, do zrobienia. Ale tak czy siak jest to troszkę źle zrobione, że jest tak mało zawodników w środku pola. Oni są tylko i wyłącznie źle ustawieni. Mi się wydaje, że oni są ustawieni przy rozpoczęciu przeciwnika, tak jak powinni być ustawieni przy własnym rozpoczęciu, nie? Mhm. Że chyba w ten sposób ktoś nie pomyślał. Ale miałem strzał, nie? Strzał, jest dobrze, była szansa, okazja bramkowa. Zaznaczyłem swoją obecność w tym meczu. Także jestem, gram. Aj, Fabregas. Mój faul? Okej. Okej. Też zabawne. I to też mam wrażenie, zależy od tego, jaki sędzia sędziuje. Siergiej Piputkin. No to swoją drogą, ale oni mają jakieś tam ustawienia tego. Tak, czy... tak. Mocno, czy tak. Puszczają akcje, czy nie puszczają i zwykle to tak jest, że jak mam śmieszne karne w meczu, to mam takich śmiesznych karnych w jednym meczu 3. Kurwa, wow. No nie wierzę. No, jak przy takim farcie ja tego nie zremisuję, to ja nie wiem. Remi jest tak nieskuteczny, że tak. Po prostu trzeba, teraz trzeba się skupić, zagrać jedną akcję życia. I stracić piłkę. Spalony, panie sędzio. Gdzie on to podał? Matko Boska. Dawaj. Ojeju. To jest musi mój mankament jak... właśnie. Niewykorzystywanie sytuacji. Musi wyglądać jak mecz Polska-Niemcy. Tylko nie mam Milika, ani Mili. Przydałby się z tym tam swoim Tyson, nie wiem, ile on ma 30, 40. Seba Mila, no. Ma malutko. Wczoraj akurat oglądałem dokument Sport bez fikcji kanału Plus właśnie o Mili. Się wypowiadali, jaki to wspaniały piłkarz i tak dalej, jak to pokonywał przeciwności losu. Przecież on długo był nieudacznikiem. To był rasowy nieudacznik polskiej piłki, Sebastian Mila. Wszyscy się z niego śmieli, on tam jeszcze śmiali. Jeszcze pamiętam, jak on na blogu opublikował jakiś artykuł, dlaczego w Polsce się tak słabo gra, bo trawa nie jest przestrzeżona, bo gra się o 14, nie o 18 i się biegać nie chce o tej godzinie, masakra, to co on tam wypisywał. Nawet o tym nie słyszałem, ci powiem. I wtedy taka właśnie łatka nieudacznika do niego została przypięta i teraz bohater narodowy, że wszyscy w niego, że nikt w niego nie wierzył i tak dalej, a teraz proszę, strzelił z Niemcami, strzelił z Gruzją i jest niesamowity. I tam się... No? Nie, no, dokończ. Nie, bo ja tak samo miałem w poprzednim meczu, jak zagadałem rywala, to jak się rozpędziłem, to on się w ogóle nie odezwał. To jest ta taktyka. I patrz, coś tu się zaczyna dziać na tej połowie w końcu. 70 minuta, najwyższy czas. No nie, ale nie tak to dawać. Panowie. My tu mamy grać w piłkę, a nie w szachy. Muszę tu piłkę ci odebrać, coś za długo ją masz. O Jezu Iwanowicz, czemu? Czemu żeś tą nogę tak dostał? Ja Ture, uratuj. Czekaj, zrobię sobie zmianę. Nawet by się...
Nawet by się zarymowało. Kogo ja tu mogę wpuścić? Jacko. Czy Jacko uratuje mi skórę? No nie wiem. Pewnie nie. Może z główki coś tam... Jedyna szansa, nie? Hapnie. Ale to nie ta FIFA. To nie ta FIFA, dokładnie. To by było za proste. No. No to było strasznie irytujące, 14 te główki. Nie wiedziałeś, co się stanie, nie? Dokładnie. Szła piłka i niedziela cudów, jak w polskiej lidze. Jakaś super taktyka tych wykonywania rzutów rożnych, która nigdy nie działa. Przynajmniej dla mnie. Jak widać. Ja tam się cieszę, że tak osłabili te rzuty rożne. Tak, tak. Często się przegrywało mecze przez rzut rożny, to jest. Szurle, pierwsza akcja. Ojej. Tego tutaj mam czyścicieli. Gdyby nie to pomyśleć, ile by tu już było. Ale za długo się zastanawiam w ataku. I jak już się zastanowię, co mam zrobić, to już nie mam piłki. Taka gra. Jeszcze Brazylijczyk, jakiś gol. Ajajaj. 2-0, nic z tego nie będzie już. 2-0. Wszedł Salah, zrobił akcję i tak ma być. Jednostronny mecz na szczycie. Kto by pomyślał? To tak jak w polskiej lidze czasem. Ostatnia drużyna potrafi pokulać lidera 4-0. Tak, to jest piękne. Gdzież on to podał, matko. Wow, jaki prezencik. Karny, karny. Szkoda, że się nie można położyć. Pro Evolution chyba tym nowym można. To pamiętam. Symulować. Grałem w jakieś Pro Evo, to w necie to gościu się tylko kładł. I się kładł 20 razy i karny go z tego dostał. Masakra to był. Bo sędzia nie reagował, nie? Na coś takiego. To powinna być od razu żółta kartka, a gościu i tak się kładł, i tak się kładł. No dokładnie, żółta kartka. W końcu się jak pokładał, to na tyle skutecznie, że dostał karnego. Dobra, jakąś honorową może tu wkleję. Liczę na to, nie powiem. Jakąś piorunującą akcją. Końcówce. Nic z tego nie będzie, panie, wybij. No i 3-0. Miała być honorowa, a tu tracisz trzecia. Tak to będzie wyglądać niestety. No bywa. Trzeba potrenować rewanż za ho-ho, także spokojnie. Oj, tych kolejek jest tak dużo, że to ło. Panie, co ja tu będę wyprawiał? Już się możesz obawiać. No i koniec, nie dali mi zagrać. Złodzieje. No mecz był wyrównany, trzeba przyznać. Przegrałem przypadkiem, taka to gra. No niestety. Mogłem strzelić 3 bramki. Wszyscy widzieli, ci co oglądali uważnie, szczególnie moi widzowie, pozdrawiam was serdecznie. Ja moich też pozdrawiam z tego miejsca. Tak, 3-0. Spójrzmy jeszcze na statystyki, żebym się pocieszył, że miałem chociaż strzał w światło bramki. No tak, no jeden miałem, to właściwie mogło zdecydować. Ja myślałem, że miałem więcej tych strzałów w sumie, ale... A widzisz? Czułeś się zapewnie, to cię mogło zgubić. Nie czułem się zapewnie, uwierz. Dobra, to tyle. Dzięki za mecz. Fajnie się grało, fajnie również się gadało. Dzięki. I do zobaczenia w rewanżu i oczywiście w następnych filmach z Veloctera. Dokładnie. Pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Na razie.